Nawet nie wiem, czy to działa. Tak dawno tego nie obsługiwałem. Obżerliście już wszystkie pierogi? Mam nadzieję, że tak. Ja też. Więc zapraszam Was do recenzji spodni Helicon Outback. Nie, Helicon Hybrid Outback Pants. Czy jakoś tak. Kurde, to namierzanie na oko działa zajebiście. Odkryłem, jaka jest wspólna cecha moja i Chucka Norrisa. Wiecie, ile Chuck Norris jest w stanie zjeść pierogów z kapustą i z grzybami? Wszystkie. Witajcie po długiej przerwie. Nie będę Wam opowiadał, czym spowodowane są tak długie przerwy w nagrywaniu, ale... O, będę flukał. Wybaczcie mi, to jest jeden... to jest jedna z przyczyn. To znaczy, w grudniu miałem łamany nos i przestawioną przegrodę i jeszcze nie wszystko jest w porządku. Więc jakby się ktoś pytał, nie, to nie używki. Jeszcze trochę dochodzę do siebie. Dziękuję wszystkim, którzy oczywiście życzą mi zdrowia. Natomiast wracając do materiału, słuchajcie, 2 lata prawie używam Helikonów. Zresztą wziąłem ze sobą tak naprawdę najbardziej złachane 2 pary, a mam par 4. Co w łatwym przeliczeniu daje do zrozumienia, że zużywam mniej więcej 1 parę na pół roku. I to nie jest... w 100% miarodajne, dlatego że jeżeli ktoś używa na przykład spodni outdoorowych do swojej aktywności outdoorowej, czyli do tego, do czego te spodnie są przeznaczone, to te spodnie na pewno starczą mu na dużo dłużej. Ja tych spodni używam na co dzień, dzień w dzień, 365 dni w roku, poza naprawdę wybitnie takimi, jak to się mówi, casualowymi sytuacjami, kiedy muszę założyć dżinsy. Towarzyszą mi na dupie Helikony i jestem z nich turbo zadowolony. Dlatego postanowiłem, że nagram recenzję. W ogóle cały ten Outback to jest linia Helikona. Linia różnego rodzaju produktów, bo do tych produktów należą m.in. butelki, te takie coś w rodzaju nalgenki, tak, jakieś pałcze, organizery, ale m.in. ciuchy, kurtki, różnego rodzaju spodnie, m.in. te hybrid pantsy, które używam. I z całej oczywiście tej linii produktowej nie mogę powiedzieć, że najbardziej przypadło mi do gustu, bo nie miałem okazji jeszcze po prostu reszty przetestować. Mam nadzieję, że przydarzy mi się taka okazja testować inne produkty z tej linii. Natomiast spodnie kupiłem ze względu... Już nawet nie pamiętam, co to była za firma. 2 lata temu... dlatego 2 lata mi nic nie noszę spodnie. Dlatego, że 2 lata temu w Trzech Króli moje spodnie trekkingowe się podarły w Górach Izerskich. I po tym fakcie, te spodnie były pierońsko drogie, i po tym fakcie kupiłem Helikony, które również są drogie, no ale powiedzmy sobie szczerze, tam patrzyłem się na ceny, 300 parę złotych kosztują, a nie 700 czy 800, tak, więc jest to cena, powiedzmy, bardziej do zaakceptowania. I zacząłem chodzić w tych Helikonach i wszystkie spodnie, które nosiłem do tej pory, leżą do dzisiaj w szafie, czyli jakieś OTP-ki, UTP-ki, inne spodnie leżą w szafie, pomimo tego, że oczywiście spodnie Helikona nie są pozbawione wad. Dobra, ale o spodniach. Słuchajcie, spodnie, przede wszystkim rzecz, która je wyróżnia, to materiały, które zostały uszyte, użyte do uszycia tych spodni. Zapnę. Helikon to opisuje jako dura canvas, trochę takie jest podobne do płótna, takiego dość cienkiego, mocno dychającego, to od razu Wam mówię, oraz Vera Stretch, czyli takiego materiału, który, zobaczcie, nawet na takiej linii, ten on się dość mocno rozciąga, również jest dość mocno przewiewny, więc w żaden sposób tych spodni nie można porównać na przykład ze spodniami z ripstopu, to znaczy zarówno w lato nie kiszą się w nich jajka,
Tak samo w zimę niestety, czy stety niestety, są przewiewne, więc kalefiksy są wręcz wymagane przy tych spodniach. Natomiast nie twardnieją też jak spodnie na przykład z ripstopu. O, krój, z tyłu wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie mi ostrość łapał, nie będzie mi na ryju łapał ostrości. Będzie mi na ryju, ale nieważne. Słuchajcie, na górze, jak to spodnie trzymać tak, żebyście widzieli. Na górze, po pierwsze, w pasie guma. Co dla grubasów jest spoko. Wyjaśnię dlaczego, zaraz. Potem jest pas tego Vera Stretchu. No i potem dupa cała jest z... Dupa cała jest z tego materiału Dura Canvas. Ten materiał Dura Canvas nie udało mi się znaleźć nigdzie, bobrując w sieci. To znaczy wszędzie nazwa tego, że to jest Dura Canvas, jak gdyby wiąże się z tym, że jest to materiał obrandowany, nie wiem jak to nazwać. Jest to materiał po prostu, z którego jak wpisujecie Dura Canvas, to wam wyskakują po prostu spodnie Helikona. Pff, tyle. Nie mogę znaleźć jakiejś takiej większej specyfikacji, więc jak ktoś was znajdzie, to sekcja komentarzy jest dla was. Idziemy dalej. Słuchajcie, dalej poniżej dupy, czyli tu, gdzie jak gdyby jest krawędź spodni, z powrotem mamy aż do samych nagawek z tyłu, mamy materiał ten Vera Stretch. Natomiast z przodu, a złożę je, pokażę wam na jednej nagawce, z przodu, nie pokażę wam na jednej nagawce, na dwóch wam pokażę. Natomiast z przodu cała sekcja ta frontowa jest z tego Vera Stretchu, natomiast właśnie poniżej, jak się zaczynają nagawki, zaczyna się materiał Dura Canvas, który na kolanach jest wzmocniony podwójną warstwą materiału. Oczywiście... Gdzieś, kurde, przeczytałem, że tu się da wkładki włożyć, ale się nie da tych wkładek, chyba że w środka, kurde, nie wiem. Zajrzę. Od środka da się te wkładki tu włożyć. Gdzieś wyczytałem, że się da te wkładki tu zapakować. Kolanowe, ale nie wiem jak. Na pewno od środka nie. Od zewnątrz też się nie da, więc jest to po prostu podwójna linia materiału z zaszewkami, żeby się ładnie na kolanach układało i rzeczywiście spoko wytrzymało. Wytrzymałe, można klękać, można brudzić, łatwo się pierze te spodnie, tak naprawdę wystarczy je przepłukać i wszystko z nich odpada. Wierzcie mi na słowo. Więc budowa... hybrydowa, można by powiedzieć. To znaczy dwa materiały użyte i te dwa materiały są użyte nie bez powodu. To znaczy, słuchajcie, pierwsza rzecz jest taka, że ten materiał rozciągliwy sprawia, że w tych spodniach, a szczególnie jeżeli jest się, kurczę, bardziej tęgim, nie, się lepiej chodzi. To znaczy, one się rozciągają na kolanach, jak zginacie nogę, jak klękacie, jak wstajecie, ten materiał, ten Vera Stretch, czyli ten, który w tych spodniach jest czarny. Ja na sobie też mam w kolorze szaro-czarnym, więc, więc one oczywiście występują w różnej kolorystyce, ale tu najłatwiej było wam pokazać na tych spodniach, jakie są różnice w kroju pomiędzy tymi materiałami. Ten materiał pracuje. Ten materiał pracuje razem z waszym ciałem. Co po części, może nie w 100%, ale w znacznej części eliminuje efekt spodni na grubym tyłku. To znaczy klękanie, schylanie się, czy jeżeli jesteście w górach na przykład i dajecie te kroki takie dość duże, czy podchodzicie pod górę i te nogi pracują w takim dosyć dużym zakresie, te spodnie po pierwsze nie ściągają wam się tak z tyłka. Zwróć uwagę, nie ściągają wam się tak z tyłka. Również się ściągają. U każdego grubego jest ten sam efekt. To znaczy spodnie z dupy spadają, bo brzuch jest zrzuca na dół. Natomiast zdecydowanie w tych jest po prostu lepiej. I ten efekt nie jest taki, że po trzech krokach macie pół hydraulika na wierzchu z tyłu. Po drugie, te spodnie... Po pierwsze, są dość przewiewne, więc się tak nie pudzicie. Dobrze pracują z całym ciałem, więc to też ma znaczenie. Ta guma, która jest z tyłu na pasie, również powoduje, że zamiast spodnie, jeżeli na przykład się schylacie i spodnie są ciągnięte,
cholera wie. W każdym razie ona się rozciąga, ten materiał tutaj też pracuje, tak, i te spodnie tak się z tyłka nie ściągają, więc ta guma z tyłu super działa, plus do tego użyte trzy szlufki, czyli jedna na środku i dwie na krawędziach tej gumy powodują, że ani nie wychodzą spod paska, ani jak gdyby ten, ani się nie wywijają na pasek, ani pod pasek, to jest zrobione spoko. W ogóle tych zaszewek są trzy z tyłu, dwie z boku, dwie od frontu. Wystarczająco i rzeczywiście są to jedne z nielicznych spodni, gdzie ten pasek się tak nie deformuje w stosunku do spodni, no poza oczywiście samym rozporkiem i tu, gdzie powinien być guzik, a jest rzep. I wracamy do kwestii pierogów. Otóż słuchajcie, ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego rzepa, bo stwierdziłem, że przecież to nie może trzymać. Nie mogą się spodnie na rzepie trzymać. No otóż mogą. Po pierwsze, nie wiem jak wy, ale ja nie zakładam spodni bez paska. Po pierwsze, zawsze napakowane po tych kieszeniach różnego szpeju. Więc tak, nóż, latarka, portfel, klucze, no bla bla bla, tak, i nagle spodnie po prostu ważą 25 kg. Więc bez paska się nie da. Druga sprawa jest taka, że wydawało mi się, to też moje złudzenie, że przecież nie możecie tych spodni zapiąć, nie wiem, bardziej lub mniej, no bo przecież rozporek, tak? I rzeczywiście ten rozporek wystaje, jakbyście je za luźno zapięli. Natomiast oczywiście jest tak, że na tym rzepie jest około 2-3 cm regulacji w każdą stronę. Czyli można je bardziej zaciągnąć lub zaciągnąć je mniej. I to jest właśnie kwestia pierogów. To znaczy, jakbyście się spotkali z kolegą Markiem i mieli okazję spróbować jego stejka, to niestety trzeba popuścić spodnie. A tak zupełnie poważnie, szczególnie ci, którzy są grubsi, albo grubi, tak jak ja, wiedzą o tym dobrze, że zgubić 5 kg to jest dobre posiedzenie z rana. I ten rzep, który tutaj jest, to jest naprawdę super sprawa, dlatego że naprawdę można sobie spodnie w dość dużym zakresie przyregulować. Oczywiście nie mowa o tym, że ściągnąć je paskiem, bo to jest zupełnie osobna sprawa. Natomiast dopasować sobie same spodnie za pomocą tego rzepa, który bardzo, bardzo fajnie się sprawdza, to jest dobry pomysł. Jak spinacie potem sobie te spodnie paskiem, to absolutnie nie ma mowy o tym, żeby ten rzep wam puścił, znaczy ten rzep wam nie puści nawet bez paska, to nie ma takiej możliwości, natomiast z paskiem działa to już zupełnie zajebiście. W ogóle tu ludzie chodzą w tym lesie, a w ogóle, bo kurde, to też jest tak, wiele rzeczy się zmienia. Ja też po troszku zaczynam zmieniać swoje lokalizacje bytowania, więc jesteśmy w nowym lesie. Można by powiedzieć, że bliżej mnie, tylko że bliżej trochę nowego mnie, dlatego że planuję się wyprowadzić i poznaję lasy dookoła siebie, więc po prostu zaczynam zwiedzać, przemieszczać się po nowych lasach, a ponieważ zmienił się też samochód, to można sobie pozwolić na troszeczkę outdooru. Oczywiście poznałem już wszystkich właścicieli traktorów, którzy są dookoła, więc co poradzić. Jak się nie ma doświadczenia, to się trzeba lubić z właścicielami traktorów. Więc nie znam tych lasów, nie wiem ile to jest ludzi, ale mamy dzisiaj 26 grudnia. Jest pięknie, biało, wszędzie. Jest trochę mroźno i ten mróz ma się niestety utrzymać tylko przez parę dni. Następny tydzień znowu ma lać i znowu ma być brzydko. I to jest słabe, dlatego że ostatnie parę tygodni, w zasadzie przed nagrywaniem, zniechęcało mnie to ołowiane niebo. To ołowiane niebo w ogóle odbiera mi chęć do życia. Jak wyszło trochę słoneczka i zrobiło się biało i ślicznie, jest mroźno w sumie, ale to chyba najmniej przeszkadza, to postanowiłem, że coś wyjadę, nagram. Wracamy do spodni. Nie, gadania się nie oduczę przez ten czas. Słuchajcie, kieszeni. Kieszeni jest w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kieszeni, dwie boczne, takie klasyczne, z tym, że zobaczcie, nie wiem czy mi to, poproszę o ostrość, tu są takie podwójne zaszewki, więc jak widzicie, krawędź
kieszeni nie jest zniszczona w ogóle. Te kieszenie klasyczne, głębokie, jak na męskie spodnie przystało, wchodzi nóż i portfel, więc spokojnie, śmiało. Aha, pod przednimi zaszywkami są te tam takie pętelki do przywieszenia, czy nie wiem, ja tego nie używam, ale wiem, że tam jakieś karabinczyki wieszają do tych karabinczyków, coś tam, może da się wspinać, może albo coś. No są, nie? W każdym razie dwie boczne kieszenie, zwykłe, klasyczne, z podwójnymi zaszewkami na krawędzi, żeby te krawędzie się mniej niszczyły. Dwie kieszenie, które przeze mnie są wykorzystywane dość intensywnie, to są kieszenie na rzepy, kieszenie, w które myślę, że spokojnie wyjdzie średniej wielkości telefon. Są dość głębokie, bo ta kieszeń jest dotąd. Tu, tak. Ja zazwyczaj w tych kieszeniach noszę, w jednej noszę słuchawki, AirPods, a w drugiej noszę właśnie latarkę i nóż. W tych kieszeniach. Bardzo wygodne, bardzo je lubię. Nie przeszkadzają, nie naciskają, nawet jak macie w nich trochę więcej rzeczy, nie naciskają na udo. Spoko wykonane. I dwie kieszenie cargo, które mają swoje wady i zalety. To znaczy, zaleta jest taka, że po pierwsze te kieszenie są ciutkę wyżej. Jeżeli sobie weźmiecie spodnie i zobaczycie, to one nie są w pół uda, tylko są tuż pod kieszenią boczną. Ej, fajnie! Ludzie z dziećmi chodzą. Super, że nie siedzą przed telewizorem i nie oglądają Lex TVN na przykład. Już mi się ulewa też. Powoli sam bym się ten wycofał w ogóle z życia medialnego. Znaczy może nie tyle, żebym przestał nagrywać, czy robić zdjęcia, bo nie, bo chcę strasznie w ogóle zintensyfikować to, ale wiem, że jeszcze, od razu wam mówię, jeszcze pół roku na pewno będzie ciężko, żeby to było intensywniejsze, ale telewizję to bym w ogóle wyrzuciłbym telewizor z domu, nie jest mi potrzebny. Fajnie, że w ogóle ludzie tutaj, drudzy, przechodzą sobie z dziećmi. Wracam do kieszeni. Te kieszenie są wyżej. To jest zaleta. Oczywiście te kieszenie mają drobne zaszewki, więc troszeczkę się rozciągają. Natomiast zachodzą trochę jak gdyby za tył uda. Nie wiem, czy tak, zrozumiecie. Zobaczcie. Jak sobie zobaczycie z tyłu, to te kieszenie tak trochę na tył uda zachodzą. Tu, z tej strony. I bywa, że jak zapakujecie te kieszenie zbyt dużo, to niestety no trzeba tam poprawić. Dobrze, siadacie w samochodzie, trzeba poprawić sobie te rzeczy w kieszeni, żeby one troszkę do przodu przeleciały, bo po pierwsze te kieszenie się nie rozciągają aż tak bardzo, to znaczy te zaszewki są dość małe, a po drugie no te kieszenie zachodzą na tył uda i czasami właśnie coś podejdzie tam pod udo. Natomiast swoją rolę spełniają całkiem nieźle. Ja w nich zazwyczaj trzymam klucze, kluczyki do samochodu, jakieś pierdalety, które tam gdzieś tam po drodze przerzucam z kieszeni do kieszeni, to właśnie tam lądują. Z reguły właśnie są to klucze, więc spokojnie to się sprawdzają. Nie ma kieszeni na dupie, więc jak kogoś interesuje, jak będzie z tyłu wyglądał w tych spodniach, to po prostu nie ma kieszeni na dupie, co niektórym może przeszkadzać. I oczywiście na dole mamy rzepik, którym możemy zapiąć sobie nagawki na butach. Rzep o bardzo dużej regulacji, bo nawet jeżeli macie chudą łydkę, nie macie łydki grubasa, pozdrawiam, polecam, macie chudą łydę, to te spodnie da się zapiąć i się całkiem nieźle trzymają na butach i można sobie w śniegu pobrodzić i nie mówię, że zastąpią stuptuty, ale spoko, dają radę. Natomiast jeżeli chodzi o wady spodni, ja wziąłem specjalnie dwie pary, dlatego że w dwóch parach wydarzyły mi się dwie rzeczy te same, a jedna rzecz inna. To znaczy, w jednej parze, nie wiem, czy to będzie widać, czekajcie, o, staram się pokazać, tu, po prostu puściły szwy. Tu. Szwy w kroku puściły, jajko się przewietrzyło, więc to mi się stało w jednych z czterech par, które posiadam. Natomiast to, że w ogóle generalnie trochę tutaj szwy puszczają, poczekajcie, postaram się to tak pokazać, żebyście to, żebym miał pewność, że wy to widzicie, bo schowam się. Tu postaram się tak popracować nad materiałem, żebyście to widzieli. Generalnie problem ze szwami na tym materiale rozciągliwym, on jest, on występuje i wypadł. O, czekajcie, teraz bym wziął. O, zobaczcie,
Widzicie? Ten problem jest. I ten problem występuje we wszystkich parach, które mam. To znaczy na materiale tym rozciągliwym, nie wiem, czy są nici uszyte takie, że nie pracują z tym materiałem, czy o co chodzi, nie mam pojęcia, puszczają. No i druga rzecz. Helikon chwali się, że ten materiał Dura Canvas jest bardzo wytrzymały. Otóż tak, w większości przypadków super daje radę. Otóż w większości przypadków ten materiał się nie tnie, nie siepie, nie przeciera i tak dalej, i tak dalej. No, poza tą sytuacją, kiedy jesteście grubi lub delikatnie bardziej przy kości i... Dobra, znowu zejdę. O, zobaczcie. Pół dupy. Ten materiał robi się półprzezroczysty, że nie widać mnie tu za niego, ale robi się przezroczysty i to, ponieważ tu mam drugą parę, żebym nie był gołosłowny, jeżeli chodzi o szwy i o ten, o zobaczcie, to tu na szwach, poproszę o ostrość, tu na szwach, proszę bardzo, występuje ten sam efekt, natomiast te chyba musiałem, kurczę, nosić ciuteńkę dłużej, bo tu, o zobaczcie, tak wygląda ten materiał. Tu już przelot, ja was widzę. Ostrość na oko, poproszę. Jest już przetarty. I to występuje niestety we wszystkich spodniach. O, tu nawet od środka, jakbyście sobie zobaczyli, to zobaczcie, że te nici, one po prostu tu puszczają. Ja nie wiem, czy to może to jest kwestia nici, nie? Natomiast tak naprawdę to są dwie wady w tych spodniach, które udało mi się znaleźć przez 2 lata użytkowania, więc uważam, że są super, tak czy inaczej. Natomiast, drogi Helikonu, jeżeli twoi użytkownicy mają coś do powiedzenia, to w tym miejscu w kroku poproszę 2 warstwy materiału. Bo głupio jest, jeżeli na przykład, znaczy ja się staram pilnować, ja na przykład jak wychodzę w góry, to biorę taką parę, która jest najmniej przetarta, no ale wyobraźcie sobie, że macie tą parę, która już jest trochę przetarta, idziecie tak jak pierwsze spodnie, które mi puściły, to nie były Helikony, tak jak wam mówiłem, ale one puściły dlatego, że nie miałem rakiet na nogach, szliśmy w głębokim śniegu i po prostu te kroki były takie, wiecie, szpagatowe, nie? I za którymś krokiem po prostu ten materiał siepnął i odpadły mi prawie całe nagawki. Ale jak puściły, to po prostu rozdarły się jak stare gacie. I boję się, że tutaj w tych spodniach mogłoby być dokładnie to samo. To znaczy w momencie, kiedy puściłby ten materiał, czyli na skutek tego przetarcia, osłabienia się materiału, on by puścił, to po prostu wyprułyby się nagawki jak stare gacie. No, natomiast to są jedyne uwagi do tych spodni, więc wierzcie mi, że ogniska, wypady w teren, wypady kurcze do lasu, wypady w górę, w zasadzie wszędzie w tym roku, czy byśmy w Bieszczadach, czy byśmy w Izerach, czy kurcze byliśmy, nie wiem, w Borach Tucholskich, no kurcze, wszędzie gdzie jeździłem w tych spodniach, tak, więc naprawdę te spodnie się sprawdzają i naprawdę są spoko i dlatego stwierdziłem, że je zrecenzuję, bo są po prostu godne polecenia, więc jeżeli ktoś sobie szuka takich spodni do ogólnej aktywności, albo spodni na co dzień, bo tak się ubiera, to mogę wam z całą stanowczością powiedzieć, po 2 latach doświadczenia, że tak, są to spodnie godne polecenia. Tak, są to spodnie, które warto sobie kupić, za które warto wydać 300 zł, a jeżeli nie użytkujecie ich na co dzień, nie są to wasze spodnie codzienne, tylko spodnie do wypadów weekendowych, czy do wypadów do lasu, czy i tak dalej, to na pewno posłużą wam dużo dłużej niż mi, pół roku. A jeżeli jesteście szczupli na przykład, to posłużą wam na pewno jeszcze dłużej. To chyba tyle, co mam do powiedzenia o spodniach. Mam nóż od Jarka Kusia, wiem, że powinienem już go dawno zrecenzować. Recenzuję go. Ale chyba po nowym roku. A w ogóle, kurde, bo dałem trochę ciała, nie? Bo nie miałem sposobności przed świętami nagrać wam życzeń. Oczywiście, że życzę wam wszystkiego najlepszego. Oczywiście już na święta to nie, no bo już żeście obżarli wszystko, co było na stole wigilijnym, ale oczywiście na nowy rok, na Sylwestra i na cały przyszły rok życzę wam wszelkiej pomyślności, żebyście byli zdrowi, żebyście mieli dużo czasu, żebyście realizowali swoje marzenia, żebyście realizowali
role realizowali swoje pasje i mam nadzieję, jak gdyby następny rok da wam po prostu jeszcze więcej możliwości do tego, żebyście mogli z tego życia korzystać. Żebyście mogli korzystać z przyrody, mogli korzystać z czasu, mogli korzystać z pasji, a żebyście mogli żyć pełnią życia. Tego wam z całego serca życzę na przyszły rok. Oczywiście w Sylwestra bawcie się dobrze. Uważajcie, żeby wam petardki rączek nie pourywały albo paluszków. Ciężko się otwiera na przykład nóż z kołkiem bez kciuka. Pewnie można, ale nie testujcie. Uważajcie na siebie. Pochlajcie się jak zwierzęta. Tego wam życzę, ale jak się pochlajcie jak zwierzęta, to z dala od petard, nie? Prosta sprawa. I wejdźcie w ten nowy rok z buta. Tak, żeby cały rok wam po prostu minął z fantazją. O, tego wam z całego serca życzę. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że niedługo. Będę się starał. Przysięgam. Na razie.